wśród zapachów bigosu, Made in pani Tereska Szczurek. Odbywają się dzisiaj Mistrzostwa Świata Zimowe w kapsle. Pytanie zasadnicze. Dlaczego nie na śniegu? Jak sama nazwa wskazuje, zimowe. Zimowe, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się w zimie. A nie na śniegu. Przede wszystkim dlatego, że są to mistrzostwa juniorów. A ponieważ nie chcemy narażać naszych młodych podopiecznych na zapalenie płuc, katar bądź przewiane zatoki, stwierdziliśmy, że nie będziemy przez 3 godziny odbywać mistrzostw bezpośrednio na śniegu. Tutaj poza tym na śniegu ciężko pisać jest kredą. I jakoś próbowaliśmy parę razy, nie wyszło. Stwierdziliśmy, że na desce starej, solidnej desce sosnowej kreda sprawdza się wyśmienicie i jak widać efekt jest, trasa jest bardzo pokomplikowana, zawodnicy przybyli z całego świata świata fantazji właśnie, tak. Który raz grasz w kapsle? Drugi. I jak ci się gra dzisiaj? Fajnie. Pierwszy? Ten w porządku, ostatni, ten rok temu mój kolega wygrał zawody i cieszę się z tego zwycięstwa i powiedział, że dzisiaj też się postara wygrać. No i właśnie widać, że się stara, bo nikt go nie dogania, a jest już prawie na mecie. A jak tobie idzie? No dobrze. Musiałeś zaczynać od początku, niestety wypadłeś z trasy, tak? Jakoś kapsel przygotowywałeś do tej gry dzisiejszej, czy nie? Nie, ja go dostałem tu na miejscu. Ilu zawodników? Jak widać, drodzy Państwo, no, wyselekcjonowaliśmy, ponieważ nie wszyscy zawodnicy zostali dopuszczeni do rozgrywek. U niektórych stwierdzono jeszcze niedyspozycje, kontuzje, bądź doping w postaci zbyt długich paznokci, wobec czego nie mogliśmy dopuścić ich do pierwszej tury rozgrywek. Jak widać na trasie niespełna 10 osób walczy o prym. Mamy jednego lidera, za nim cały peleton. No zobaczymy, co z tej sytuacji wyjdzie.